Piątek, 22 czerwca, Jacek Wiśniewski, witam Państwa, zaczynamy informacje piotrkowskie. Myśleli, że są sprytni i ten biznes wypali bez wpadki. Plan był prosty. W niewielkim sklepiku w Piotrkowie pod szyldem Upominki wśród asortymentu można było znaleźć dopalacze. Kilka tygodni handlu i zaliczona wpadka. Kobieta sprzedająca towar nielegalnego pochodzenia usłyszała zarzuty. Sklep zamknięto. Sklep Upominki w Piotrkowie vis-a-vis jednej z głównych ulic w centrum miasta otwarto 2 miesiące temu. Działalność przedsiębiorcy wśród pobliskich handlowców była co najmniej podejrzana. Ciągle tu podjeżdżali, tak jak że moja szefowa tu stanęła za ramanta, zapłaciła 100 zł na chodnika, tu na okrągło samochody stawały z młodymi chłopakami i wchodzili tam i za chwilę odjeżdżali. No. Generalnie to mówię, no każdy coś, no było to dziwne godziny otwarcie, tak od 12 do 20. Więc samo to wskazywało na to, że, no, że coś ten sklep jest nie tak, jak powinien być. Tak. Sklepikiem interesowała się młodzież. Zainteresowali się również policjanci. Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie podczas akcji Małolat skontrolowali podejrzany sklep. Nielegalnych środków nie trzeba było długo szukać. Opakowania z substancjami odurzającymi, nazywanymi potocznie dopalaczami, dostępne były na sklepowych półkach. Stróże prawa zabezpieczyli 636 sztuk opakowań środków zabronionych. Wstępne badania testerem narkotykowym wykazały, że część tych środków zawiera w swoim składzie marihuanę i pochodne amfetaminy. 29-letnia sprzedawczyni usłyszała już zarzut posiadania i udzielania środków narkotycznych. Wobec niej policja zastosowała dozór. Za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. A za wprowadzanie ich do obrotu kara pieniężna od 20 tysięcy do 1 miliona złotych. W przeciągu ostatnich 5 lat w Piotrkowie zarejestrowano ponad 10 tysięcy samochodów. Obecnie jest ich ponad 50 tysięcy. Ta liczba rośnie z miesiąca na miesiąc, a każdy dodatkowy samochód w mieście to coraz większy problem z miejscami parkingowymi. Czy to na osiedlach, czy też w centrum miasta, codziennie trwa walka o wolne miejsca do zaparkowania. Z nowego placu przeznaczonego dla samochodów już wkrótce będą cieszyć się mieszkańcy osiedla Słowackiego. Na parking u zbiegu ulic Słowackiego i Matejki mieszkańcy czekali długie lata. Z inwestycji cieszą się również drobni przedsiębiorcy, którzy z niecierpliwością czekają na koniec prac, licząc, że wraz z nowym parkingiem przybędzie klientów. O parking to my już walczymy 20 lat i bardzo się cieszymy, że wreszcie będzie, bo po prostu ze względu na to, że przy tym polo tak ładnie zrobili, no to tutaj u nas było niestety bardzo brudno, bardzo nieprzyzwoicie. No i te samochody, które wjeżdżały, no to rozbryzgiwały czasem tą wodę, która się nazbierała w czasie ulewnych deszczów. No i teraz mamy nadzieję, że będą mieli klienci gdzie podjeżdżać, może w związku z tym i utargi nam się poprawią, no zobaczymy jak to będzie. Oni nie mają gdzie samochody stanąć. Niepotrzebny jest. Dlaczego akurat w tym miejscu jest potrzebny ten parking? No w sumie tu jest tak, i blisko sklep, czy to lotka puścić, i solarium widzę tutaj też jest, także jest potrzebny. Parking ma pomieścić 20 samochodów. Będzie zbudowany z płyt ażurowych, umożliwiających odprowadzanie wody. Prace mają zakończyć się jeszcze w czerwcu. Co ważniejsze, korzystanie z parkingu będzie całkowicie bezpłatne. Każde nowe miejsca parkingowe, takie jak chociażby tutaj, a zwłaszcza w tym miejscu, gdzie mamy taki deficyt, bo bardzo dużo ludzi tu mieszka ze względu na intensywną zabudowę blokami mieszkalnymi, jest to istotne i będziemy takie prace przygotowywać konsekwentnie dalej. Przypomnę za chwileczkę we wschodniej części miasta, ale przygotowujemy również nowe miejsca tutaj na osiedlu. Inwestycja kosztować będzie miejski budżet 40 tysięcy złotych. To jednak nie koniec parkingowych inwestycji. Kolejne mają być zbudowane we wschodniej części miasta przy Placu Litewskim. Wielka imieninowa impreza ruszyła. W sercu Piotrkowa w rynku trybunalskim rozstawiono jarmarczne kramy. Tak więc jarmark trybunalski otwarty. Z pieców bucha para, sprzedawcy dwoją się i troją w zachwalaniu swojego produktu. A co na straganach można kupić? To podglądaliśmy przed południem. Jarmarczne stragany kuszą od samego rana. Co wystawcy proponują piotrkowianom? Miłośnicy gór znajdą tutaj przysmak – oscypki. Dla tych, co wolą swojskie klimaty, serwowane są wiejskie przysmaki – chleb na zakwasie i smalec, ale... Prawdziwy wiejski chleb, pszenno żytni na zakwasie, przyjechaliśmy aż z Kielc. I gwarancja
własnoręcznego wykonania jest tutaj na miejscu. Tak, 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 tak. Ale widzę, że jeszcze inne specjały u Pani można zakupić. To znaczy się, jeszcze mamy własnoręcznie robiony smalczyk, ogóreczki. No, co tutaj takiego? To jest taka maca. Maca to jest ciasto makaronowe pieczone na blasze. Miody i przyłączyliśmy zioła przy okazji przyprawy do sprzedaży, żeby wszystko w jedno, powiedzmy trzy w jednym. Najbardziej polecany miód i poszukiwany. Poszukiwany to będzie wrzos i spać iglasta, czyli spać iglasta to jest drzew iglastych. No i wrzosik na nerki, drogi moczowe, przeciwzapalny, a spadziowe w ogóle miody to bomba dla organizmu. Pani, jak to płeć piękną, ciągnie do rzeczy pięknych. A tych na straganach nie brak. Biżuteria, bibeloty do domu i portfel można znacznie uszczuplić z gotówki. Podoba mi się wszystko praktycznie. Mało stoisk jeszcze rozłożonych, ale z tego co widzę, to będzie bardzo fajnie tu. I już się cieszę i nie wiem, czy starczy mi popołudnia, żeby zwiedzić wszystko. I pewnie zakupy jakieś będą. Na pewno. Nie wiem, jak mój budżet to wytrzyma domowy, ale postaram się wygospodarować. Tutaj, co się najbardziej podoba? Zwróciłam uwagę na tace, bo lubię takie rzeczy, które są ręcznie wykonane. Bardzo mi się to podoba. Zresztą wszystkie stoiska, które są rozkładane, mogę jeszcze polecić z ceramiką tam dalej. Stoisko też jest bardzo ładne. Coś się już udało kupić? Nie, jeszcze nie, bo dopiero tutaj przyszłam. Jarmark to trzydniowa impreza. Kupców spotkać będzie można jeszcze w sobotę i niedzielę. A na tym nie koniec niespodzianek. Imieniny Piotrków to oczywiście sobotnie koncerty i występ gwiazdy Maryli Rodowicz, a także niedzielny koncert kapel podwórkowych. Szczegóły na plakatach oraz w internecie na stronie piotrkow.pl. Już jest, choć przywitało nas deszczem, fakt jest niezaprzeczalny. Mamy lato. W Piotrkowie grupka osób przywitała je na placu Czarnieckiego. Nie było hucznej fety z tej okazji, a leniuchowanie na kocach i leżakach przy dźwięku muzyki reggae, tym robieniem nic w strefie lata mi to, chciano zarazić Piotrkowian. Czy się udało? To nie Włochy i tamtejsza codzienna siesta, a Piotrków i centrum Starego Miasta, gdzie grupka osób zorganizowała w samo południe strefę lata mi to. Co tu się działo? Kilku jegomości wygodnie mościło się na kocach i leżakach, napawając się promieniami słonecznymi, które chwilę przed 12 wyszły z zadeszczowych chmur. Ale nic nie robienie to wcale nie takie łatwe zadanie, mówili. Ciężka praca to jest. Takie leżenie tutaj? Tak, to jest dawanie dobrego przykładu, żeby się oderwać i zwolnić tempo. To nie jest kwestia robienia. Żadną sztuką jest coś zrobić. Trudniej jest nic nie zrobić. Oj, to ciężka praca, strasznie męcząca. Jaki pomysł był na to nic nie robienie? Usiąść i nic nie robić. Nie rwie się pan do pracy? Bardziej rwę się do odpoczywania, do nic nie robienia. W strefie lata czytano książki, słuchano muzyki oraz plusku wody z własnoręcznie wykonanej fontanny. Nawet jeden z leniuchujących, na co dzień poseł, wziął się za nadmuchanie koła ratunkowego. Ale nie wszystkim chciało się coś robić, nic nie robiąc. No my pijemy drinki bezalkoholowe, ale niestety nam się skończyły i tak nie mamy za bardzo kogo po nie wysłać, niestety. Bo panowie nic nie robią. Tak, zgadza się, no więc nie możemy również sami iść po te drinki, no tak się złożyło niestety. Gdy tak jedni odpoczywali, innym praca paliła się w rękach. O chwili takiego odpoczynku nie mogli pomarzyć pracownicy remontujący kamienicę czy pobliską ulicę. To u państwa też odpoczynek? Nie, my już kończymy pracę. To do domu? Zadanie, nie, jeszcze nie idziemy na drugą budowę za chwilę. No to tylko praca i praca. No do 7 do 3. A nie chciałoby się w pierwszy dzień lata poodpoczywać na leżaczku? Był taki czas, że się odpoczywało, teraz trzeba pracować. Przyjdzie czas, że się będzie odpoczywało. Przechodnie też zazdrośnie patrzyli na to robienie nic. No tak wyglądają. Nie chcą się brać za pracę? O, chyba się buntują. A buntują się, tak? No co, no niech odpoczywają jak tylko chcą. A rynek jest bardzo piękny, nasza starówka pięknieje. Widzimy naszego tutaj posła Ostrowskiego tak samo, który odpoczywa. No niech sobie ludzie odpoczywają. No taki czas i lato. Pierwszy dzień. Pięknie grzeje. No najważniejsze, żeby ludzie sobie odpoczywali. A nie ma chęci pan przyłączyć się do tej ekipy? Proszę panią, no ja się przyłączę, ale za chwilę. A nie wstyd wam? Tam za plecami ludzie ciężko pracują. Ojej, no to w ten sposób to zawsze każdy może powiedzieć, że gdzieś ktoś pracuje, gdzieś ktoś się bawi. My pewnie, że to może wyglądać na jakiś rodzaj zabawy, natomiast to jest wskazanie jakiegoś, może nie tyle problemu, ale jakiejś sytuacji, którą można byłoby wykorzystać.
Jest w Polsce i chyba no nie tylko w Polsce, ale teraz tak, że praktycznie każdy od rana do wieczora pracuje, nawet nie ma czasu na to, by chwilę się gdzieś zatrzymać i nie mówię, że odpocząć, ale tak troszeczkę no, wyhamować, prawda, w tym biegu jakimś tam. Ale co dobre, i tak się kończy. Po odpoczynku przyszedł czas w końcu na zrobienie czegoś. Strefę lata, mito, trzeba było zdemontować i przy tym trochę się w końcu napracować. Książka powstała w latach 1968-1970. Jej fragmenty były publikowane na łamach ówczesnej Gazety Ziemi Piotrkowskiej oraz w piśmie Memuary. W 1991 roku doczekała się również dwóch publikacji książkowych. Dziś gawędy o dawnym Piotrkowie Zygmunta Tenenbauma doczekały się wznowienia. Książka właśnie ukazała się w serii Biblioteka Piotrków 800. Promocja książki Zygmunta Tenenbauma pod tytułem Gawędy o dawnym Piotrkowie, Memuary, odbyła się w miniony czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jej autorem jest rodowity piotrkowianin, lekarz-laryngolog. O działalności społecznikowskiej doktora oraz historii powstawania gawęd zgromadzonym w czytelni opowiadał dziennikarz i publicysta Jerzy Kison-Jaszczyński, autor wstępu i suplementu do trzeciego wydania książki. Gawędy to nie tylko kopalnia wiedzy o dawnym Piotrkowie. To jest najlepiej pod względem anegdotycznym napisana książka. Mówię to jako autor 7 książek. Z tego względu, że dr Tenenbaum sięgnął po bardzo barwny okres historii Piotrkowa. Przełom XIX i XX wieku, no, kiedy tu była duża mniejszość żydowska. Prawda. I anegdoty są kapitalne. Poza tym on to dobrze napisał. Książkę warto przeczytać nie tylko ze względu na lekki język, ale i rys historyczny. Czy to będzie biblioteczna pozycja najchętniej wypożyczana? Tak może się zdarzyć. Jak pokazują statystyki piotrkowskiej książnicy, zainteresowanie książkami, jak również czasopismami dotyczącymi Piotrkowa jest duże. W tamtym roku wszyscy zainteresowani, bo nie mogę powiedzieć tak do końca, czy tylko piotrkowianie, ale ci, co przyszli do czytelni dla dorosłych, skorzystali z 13 tysięcy pozycji dotyczących Piotrkowa, w tym z książek, z czasopism oprawnych, nieoprawnych, z dokumentów życia społecznego czy materiałów ikonograficznych, więc ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dużo, świadczy o wielkim zainteresowaniu. Gawędy o dawnym Piotrkowie to 15. pozycja wydana w serii Biblioteka Piotrków 800, poświęcona dziejom i kulturze Trybunalskiego Grodu, a finansowana przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Książkę można wypożyczyć w Piotrkowskiej Bibliotece oraz zakupić w Centrum Informacji Turystycznej. Ta powieść rozeszła się w tysiącach egzemplarzy. Perypetie Małgorzaty i Barbary widzowie oglądali na małym ekranie. W Piotrkowie w minioną środę można było podczas spotkania z autorką Domu nad Rozlewiskiem, Małgorzatą Kalicińską, porozmawiać nie tylko o tym, jak doszło do powstania sagi. Dla czytelników powieści Małgorzaty Kalicińskiej takie spotkanie to możliwość poznania autorki i zdobycia upragnionego wpisu w książce. Każda z czytelniczek na tą okazję przyniosła swoją ulubioną powieść. Jak się okazało, trylogia mazurska tylko zachęciła czytelniczki do sięgnięcia po inne tytuły tej autorki. Zwyczajny facet. Dlaczego? Najbardziej mi trafia, ponieważ ten cały ten nad rozlewiskiem to dla mnie takie trochę nierealne. No, a zwyczajny facet fajny. No i teraz dostałam w prezencie Lilkę, ale jeszcze nie czytałam. Kwikołki na trzepaku. Ulubiona? Ostatnio jestem po lekturze tej właśnie książki, tak wpadła mi w ręce. Dobrze się złożyło, że jest spotkanie z panią Kalicińską. Także bardzo się cieszę. Przygód związanych z powstawaniem książek, szczególnie trylogii mazurskiej, jak i telewizyjnego serialu Dom nad Rozlewiskiem, było bardzo wiele. Autorka dzieliła się nimi z czytelniczkami. Ta seria to mój największy sukces, mówiła pisarka. I tak jak to bywa w przypadkach bestsellerów, sukces jest dla twórcy ogromnym zaskoczeniem. Przyszedł taki moment, kiedy po tych różnych takich miłych, fajnych lekturach pomyślałam sobie, jeszcze jedną bym taką przeczytała, taką miłą, taką fajną. Co by to mogło być? I wtedy pomyślałam sobie, a może ja ją sobie napiszę? Tak jak się dzieje sweterek, czy piecze ciasto, czy zakłada ogródek. No i po prostu się udało. Jak zapowiedziała Małgorzata Kalicińska, kolejnych części powieści mazurskich już nie będzie.
Autorka na spotkanie przywiozła swoją najnowszą powieść Lilka. Na spotkanie z pisarką zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna. 4 lata temu działającą przy Fabryce Maszyn Górniczych Pioma Orkiestrę Dętą przekształcono na Orkiestrę Miejską. Dziś to prężnie działająca fabryka muzyki i nieźle rozwijająca się. My z kamerą wczoraj podglądaliśmy próbę muzyków i pytaliśmy, jak jest w orkiestrze. Wśród osób grających obecnie w orkiestrze, która 4 lata temu swój nowy dom znalazła w Miejskim Ośrodku Kultury, są muzycy, którzy pamiętają lata świetności zespołu, wówczas przy Zakładowego. To już jest stare dzieje, 6 Piomy. No. 6 Piomy grali od początku, 69 roku. To wszystko zostało, tu żeśmy przyszli, no i gramy dalej. No. To już jest tradycja duża. Tyle lat już człowieka ciągnie. Że... Do gry. Dobre i w ogóle miłe towarzystwo i atmosfera miła, to jest druga muzyka. Dziś to grupa nieco inna, choć z bardzo bogatą przeszłością, która nie doskwiera, a jest motorem napędowym. Do gry w orkiestrze garną się młodzi ludzie. Dla nich to frajda i możliwość nauki gry na instrumentach. Zapraszam wszystkich młodzieży, żeby tutaj grać, bo jest fajnie po prostu, atmosfera fajna. No i fajnie by było mieć nowe instrumenty w zespole. Zapraszam. Na przykład jakie? Na przykład dobrze by było flet mieć, na przykład, nie wiem, jakieś dodatkowe instrumenty, których mamy mało, rogi, waltornie. Wszystkich zapraszamy? Tak, wszystkich. Młodych, trochę starszych, wszystkich. Jest fajnie. 4 lata po wielkiej transformacji orkiestry już owocują. 2 tygodnie temu zespół po raz pierwszy zaprezentował się w konkursie. Podczas 54. Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej Michałowice-Więcławice 2012 Piotrkowska Grupa Muzyków zajęła 2. lokatę. Tam orkiestra zaprezentowała 3 utwory, w tym jeden ze współudziałem solistki Agnieszki Kardas. Ich marzeniem jest teraz wystąpić w konkursie Echo Trąbity. Może jeszcze nie w tym roku, ale mam nadzieję, że kiedyś byśmy się tam, żeby się dostać, więc pierw trzeba przejść eliminację, żeby się dostać do tego finału. No ale bardzo fajna impreza i bardzo taka słynna na całą Polskę. A ta w tych Michałowicach, wydaje mi się, że konkurencja bardzo duża też. Udało nam się po prostu, myślę, że jakąś ciężką pracą i zaangażowaniem wszystkich członków orkiestry, no to 2. miejsce jest chyba odzwierciedleniem tego, co prezentujemy sobie. W mieście Miejską Orkiestrę Dętą można usłyszeć podczas uroczystości, a ci, co chcieliby razem z orkiestrą zacząć grać, wystarczy, że przyjdą na próbę. Te odbywają się w czwartki od godziny 16 i soboty od 10 w Miejskim Ośrodku Kultury. Już za chwilę zapraszam Państwa na Werbum, zaraz potem magazyn kulturalny Kurs na Kulturę. Weekend pod hasłem Imieniny Piotrków, a zatem udanego świętowania Dni Miasta Państwu życzę. Spotykamy się w poniedziałek, 17:15. Do zobaczenia. Ile to wielkich znaków towarzyszyło narodzeniu Jana Chrzciciela. Najpierw Zachariasz, który zobaczył anioła w świątyni, później za nie mówił. Później zapytano go, jakie imię ma mieć jego syn. Napisał, że Jan. I wszyscy się dziwili, a oto rozwiązały się więzy jego języka. Elżbieta, która w swej starości poczęła syna, ta, która uchodziła za niepłodną. Narodził się syn, Jan, który stał się niewolnikiem Królestwa Bożego przez to, że powiedział: ja nie jestem godzien rozwiązać sandałów na nogach temu, który po mnie przychodzi. Jak wiele znaków dokonuje się także w naszym życiu wśród ludzi małych, niepozornych, tych, którzy są wezwani do życia w Królestwie Niebieskim i świadczenia o Bożej miłości. To każdy z nas. Pora tylko, żebyśmy szerzej otworzyli oczy i zobaczyli te małe, wielkie cuda, które się dokonują wokół nas. Myślę, że to jest też dobry czas, żeby wspomnieć nasz chrzest, a także pomyśleć o różnego rodzaju paradoksach.
Ostatnio na Demotach przeczytałem taką informację, że Unia Europejska jest pełna takich dziwnych paradoksów, że nie można uderzyć dziecko, ale można je zabić. Witam Państwa, kurs na kulturę. Po raz kolejny na Piotrkowskim Rynku i po raz kolejny nie bez powodu, bowiem właśnie tutaj, podobnie jak opodal, na placu po Franciszkańskim, w ten weekend wyjątkowe wydarzenie dla piotrkowian właśnie, imieniny Piotrków. W dalszej części programu więcej szczegółów o wydarzeniu, natomiast teraz zapraszam do Ośrodka Działań Artystycznych, gdzie od 14 września oglądać można wyjątkowe akty, fotografie Tomasza Komorowskiego. Oglądając pracę Tomasza Komorowskiego zebrane w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego 5, nie zobaczymy niczego podanego wprost. Oczywistość fotografii i przedstawiania w sposób dosłowny, niemalże reporterski, otaczającej twórcę rzeczywistości, to nie cecha tych prac. Tutaj na zdjęciach, dokładnie rzecz ujmując, kobiecych aktach, dosłowność została przetworzona. Postać bohaterki zdjęć zmienia się w abstrakcyjny symbol, albo przypominające mięsiste masy, czy też wyżłobione przez wodę kamienie. To jest taka myśl, czy fotografia może być narzędziem kreacji rzeczywistości, której nie ma, albo rzeczywistości, która powstaje tylko dla potrzeby danej sesji fotograficznej, a nie jest to tą takim medium mimetycznym odtwarzającym rzeczywistość, którą znamy. To też jest rzeczywistość, która zaistniała, ale tylko dla potrzeb fotograficznych. Oglądający pracę Komorowskiego nie mogą nie ulec wrażeniu, że ten artystyczny zabieg to nic innego jak obraz namalowany farbą i pędzlem przy użyciu nasyconych barw. Trudno przekonać, że taki efekt uzyskano przy użyciu aparatu analogowego. To chyba nie przypomina normalnej fotografii. No czy to jest po prostu zależy od oświetlenia, bo przecież myśmy przyzwyczaili się do innego typu, a tu jest inne ujęcie zupełnie. Bardzo ciekawa, opowiada pewne tutaj historie, to jest taka procesowa fotografia, która tworzy. W moim nie mają taką jakby animację, czyli to jest taka historia prawie że filmowa. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Kolorystycznie też ciekawie opowiedziane. Iluzja i zabawa fotografią w wykonaniu Komorowskiego to swego rodzaju prowokacja. Zmusza w ten sposób widza do własnych skojarzeń i odniesień do tego, co widać na fotosach. Brak utożsamienia przetransformowanego ciała modelki pozwala odbiorcom na dowolność interpretacji. Tą zaskakującą wystawę w Ośrodku Działań Artystycznych można oglądać do 15 lipca. Na rynku trwają właśnie przygotowania do jarmarku trybunalskiego, który właśnie się rozpoczął. My łapiemy to też chwilę ciszy, by zaprosić Państwa na kolejny materiał. Tym razem zapraszam na relację z koncertu projektu Jarek Botur Kwartet. Koncert mogliśmy usłyszeć 14 czerwca w ramach cyklu Old Town Jazz. Zespół tworzą niezwykle młodzi i niezwykle utalentowani artyści jazzowi, którzy wspólnie w niezmiennym składzie koncertują od 2009 roku. Cechą charakterystyczną Jarek Botur Kwartet jest niezwykle tajemnicze, spójne i ciekawe brzmienie, porównywane wielokrotnie do muzyki Krzysztofa Komedy. Kolejna odsłona cyklu Old Town Jazz to jazz w nowym wydaniu. Na letniej Sky Street scenie wystąpili artyści młodego pokolenia. Koncert zagrał Jarek Botur Kwartet. Muzycy ze sobą grają od września 2009 roku w niezmienionym składzie. Repertuar to własne kompozycje okraszone tajemniczym brzmieniem. Ich autorem jest lider zespołu. Nasz kwartet głównie gra jazz, współczesny jazz mainstreamowy i zagramy dzisiaj materiał, który będzie po części złożony z naszych własnych kompozycji i po części z znanych utworów, z znanych wykonawców jazzowych. Na przykład zagramy dwa utwory McCoy Tynera, jeden utwór mojego ulubionego saksofonisty Joe Lovano,
i wszystko to będzie mniej więcej w tym samym stylu, czyli gdzieś w środku mainstream. Piątkowy koncert trwał do późnych godzin nocnych. Kolejna odsłona Old Town Jazz zapowiada się równie ciekawie. Tym razem na scenie zagrają kobiety. Już 29 tego miesiąca, czyli czerwca, w momencie, kiedy trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, wymyśliliśmy sobie zrobić taki wieczór jazzowy. Zaprosiliśmy dwie fantastyczne artystki, wokalistki. Jedna bardzo jazzowa, bardzo młoda, bardzo obiecująca wokalistka Ania Andrzejewska z zespołem, a druga Agnieszka Owczarek-Kowalska. Co jest ciekawe, obie z tych artystek są również plastyczkami. One kończyły studia i szkoły plastyczne. To jest taka ciekawa historia związana z ich drogą twórczą. Jazzujące panie zagrają i zaśpiewają w kościele ewangelicko-augsburskim 29 czerwca. Drodzy Państwo, o piotrkowskich interakcjach, jak się okazuje, mówi się dużo nie tylko w trakcie trwania festiwalu. Oto grupa Restauracja Europa i organizatorzy 14 już interakcji pokazali się niedawno na Festiwalu Sztuki w Brukseli. Grupa zaprezentowała tam performance in Varietate Concordia oraz pochwaliła się dorobkiem 14 edycji festiwalu. Co ważne, występ grupy został zauważony i wyróżniony przez dodatek do belgijskiego dziennika Le Soir. Tam spotkanie z artystami z Piotrkowa zostało zauważone i określone jako jedno z najważniejszych wydarzeń zapowiadających 8 już Festiwal Sztuki w Brukseli. Serdecznie gratulujemy. Niedawno performerzy byli u nas w Piotrkowie, pokazywali swoją sztukę, a jeszcze tydzień temu Piotrków pokazywał za granicą swoją sztukę. Tak, zostaliśmy zaproszeni jako grupa Restauracja Europa, która jest coraz bardziej znana na świecie. I jako organizatorzy Festiwalu Interakcje zostaliśmy zaproszeni do Brukseli. Tam jest organizowany Festiwal Trouble. Po raz 8 w tym roku był i taki ośrodek działań artystycznych, tylko 10 razy większy. Festiwal, no bardzo fajna impreza, jedna chyba z większych w Belgii, poświęcona sztuce żywej. Myślę, że no tutaj, jeżeli możemy to odnosić do festiwalu w Piotrkowie, no to widać na pewno pewne różnice. Festiwal dużo bardziej, powiedziałbym, może profesjonalnie przygotowany, może nie tyle profesjonalnie, co instytucjonalnie. Ponieważ organizacją tego festiwalu zajmuje się takie bardzo duże centrum kulturalne, gdzie z tego co wiemy jest przynajmniej zatrudnionych 40 osób. To jest podzielone na sekcje, także choćby mówiąc o tym, że robiąc performance, to rozmawiamy z kilkoma ludźmi, którzy przygotowują to przedsięwzięcie. Także to troszkę inaczej wygląda jak u nas. My pojechaliśmy tam na zaproszenie organizatorów przedstawić Festiwal Interakcje. Mieliśmy taki godzinny blok do wykorzystania, gdzie mogliśmy zaprezentować historię festiwalu wszystkie lata, jak to u nas wygląda. To było jednego dnia, drugiego dnia prezentowaliśmy performance pod tytułem Varietate Concordia. To była taka, powiedzmy, opowieść o tym, jak dzisiaj wygląda Europa, o tych wzburzeniach europejskich, o tych nastrojach europejskich, które są w tej chwili, niepokojach, które panują w zjednoczonej Europie. Zresztą muszę powiedzieć, że spotkał się już podczas samego performance z bardzo fajną reakcją ze strony publiczności, to jest jedna rzecz, ale już nawet po tym, co zaprezentowaliśmy, ponieważ jest to miejsce, sama galeria jest usytuowana w takiej dzielnicy wielokulturowej, bym powiedział, gdzie mieszka wielu mieszkańców z różnych krajów i między innymi Grecy, którzy byli na tym performensie, przyszli do nas porozmawiać. No i bardzo, bardzo nam dziękowali za zwrócenie uwagi po prostu na te pewne sprawy, które w tej chwili się w Europie dzieją. No do nich to szczególnie trafiło. No wiem, jaka sytuacja jest w tej chwili w Grecji, także wydaje nam się, że było to na tyle czytelne, co zaprezentowaliśmy, że jednak no, odbiór był taki, jaki sobie zamierzyliśmy. Bardzo takim momentem dla nas wyróżniający było to, że dodatek kulturalny do głównego dziennika brukselskiego Le Soir, ten dodatek się nazywa MAT, zapowiadał artystkę amerykańską, jedną z większych artystek światowych i grupę Restauracja Europa jako tą ciekawą, jako taką wyróżniającą się grupę zapowiadającą
no, festiwal zapowiadając festiwal. To takie fajne. Atmosfera tam jest znakomita, no, znakomita atmosfera. Ludzie, tu chciałbym powiedzieć, ludzie płacą za wstęp tam. To jest dojrzała publiczność i płaci się tam około 10 euro za wejście w jeden dzień. Ale to jest publiczność, która przychodzi, która jest przygotowana do tego, która przychodzi po to, żeby zobaczyć dobry performance. My jeszcze raczkujemy? My jeszcze raczkujemy, tak. To znaczy, my mamy znakomitą publiczność, tylko jeszcze może nie przygotowaną na to, żeby za tego typu sztukę płacić. Ale sądzę, że do tego też dojdziemy, bo to są takie normy już europejskie. A jakie spostrzeżenia, coś z tamtego festiwalu będzie transportowane na nasz grunt? To znaczy, zawsze są to te przenikania wzajemne. Festiwale są organizowane również po to, żeby artyści mogli się spotkać, żeby mogli wymienić swoje doświadczenia, żeby mogli powiedzieć o tym, co robią, ale równocześnie o tym, co będą robić. I takie spotkania właśnie owocują. No, sądzę, że w przyszłości będziemy również wyjeżdżać na inne tego typu imprezy. I to jest zawsze konfrontacja z innymi artystami, to jest zawsze coś takiego, co silnie wpływa na artystę. Nie mówię, że inspiruje, ale mobilizuje. O, dobre słowo. Mobilizuje do tego, żeby robić jeszcze lepsze rzeczy. Łapiemy kolejną chwilę ciszy. Umilkły świeżo co kościelne dzwony. To też, no tak, żeby pozostać w tematyce dzwonów kościelnych, zapraszam na relację z koncertu chóru Państwowej Szkoły Średniej w Mińsku, chóru Druźba, który wystąpił w kościele panien dominikanek. Ukraiński chór Druźba przyjechał do Piotrkowa na zaproszenie Stowarzyszenia Wschód-Zachód. Mieszkają w Mińsku, gdzie kształcą się w szkole muzycznej. W minioną sobotę koncertowały w kościele panien dominikanek. Repertuar wieczornego koncertu wypełniły pieśni prawosławne, patriotyczne oraz ludowe. Bardzo ładnie, śpiew jest bardzo ładny. Dziewczynki dużo ćwiczą same u mnie w mieszkaniu. Także odkładamy każdą pracę, jaką mamy i ich słuchamy, bo to są chwile. Śpiewają przepięknie. Chórzystki spędziły w Piotrkowie kilka dni. Mieszkały w domach rodzin związanych ze stowarzyszeniem. Podczas pobytu w Polsce koncertowały w okolicznych miastach oraz zwiedzały okolice. Dzieci są wspaniałe. To są dzieci mające od 11 do 16 lat. Wspaniałe. Serce i uśmiech na porządku dziennym. Ja jestem wdzięczna tylko rodzinom, które przyjęły te dzieci, bo cały chór, prawie 40-osobowy, jest umieszczony w rodzinach i było to może najtrudniejsze zadanie, jakie musiałam spełnić, żeby te dzieci gdzieś umieścić w rodzinach. I nawet jak niektórzy nie wiedzieli, z czym to się je i jak to ma się odbywać, a przyjęły te dzieci, te rodziny, są szczęśliwe i nie mają słów, tak się zaprzyjaźniły jak moje dzieci, moje córki, o, tak mówią. Chór żeński Druźba koncertował m.in. we Włoszech czy Izraelu. To była pierwsza wizyta dziewczynek w Piotrkowie. Pozostajemy w klimacie muzyki i w klimacie gratulacji, bowiem należą się one Miejskiej Orkiestrze Dętej z Piotrkowa pod kierunkiem kapelmistrza Roberta Fijałkowskiego, która to orkiestra podczas 14. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej Michałowice-Więcławice zajęła drugie miejsce w kategorii orkiestr. Jest to niezwykle ważny sukces naszej orkiestry. Dodam tylko, że orkiestra wystąpiła z 20-minutowym pokazem artystycznym wzbogaconym o śpiew solowy Agnieszki Kardas. Raz jeszcze gratulujemy Miejskiej Orkiestrze Dętej i już zapowiadam, że spotkanie z kapelmistrzem oraz z panią Agnieszką Kardas w kolejnym kursie na kulturę. Drodzy Państwo, bieżący weekend upłynie z pewnością pod znakiem Dni Miasta. Imieniny Piotrków
właśnie trwają. Zapraszam serdecznie tu na Piotrkowski Rynek, gdzie od piątku do niedzieli trwa jarmark trybunalski. Zapraszam również opodal na plac pofranciszkański, gdzie zarówno najmłodsi, korzystając z uciech wesołego miasteczka, jak i dorośli, będą mogli artystycznie, twórczo, a przede wszystkim niezwykle swobodnie spędzić czas. Gwiazdą tegorocznych imienin Piotrków będzie królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Koncert o godzinie 21:00. Oczywiście wiemy, że to wszystko może ulec delikatnej zmianie. Zapraszam do śledzenia wydarzeń zarówno na plakatach z wizerunkiem Maryli Rodowicz, jak i na stronie internetowej. Zapraszam na stronę Urzędu Miasta, tam konkretne szczegóły. Zapraszam również najmłodszych piotrkowian na kolejną odsłonę Letniego Teatru Ogródkowego. Wielka inauguracja cyklu 1 lipca o godzinie 17 na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury. Ci, którzy znają imprezę, ci, którzy jej nie znają, a chcą ją poznać, mają okazję zrobić to teraz, bowiem na koniec dzisiejszego wydania wspomnień czar, czyli kilka zdjęć z ubiegłorocznych letnich teatrów ogródkowych. Zapraszam najpierw na imieniny Piotrków, a już za tydzień w niedzielę na pierwszą odsłonę Letniego Teatru Ogródkowego. Do zobaczenia, no udanych wakacji! Pacynki, marionetki wirują, szaleją. Aktorzy do dzieci na scenie się śmieją. Chcą, byśmy razem teatr baśni stworzyli i ogród z marzeń na nowo złudzili. Kręć się teatrze wokół naszych spotkań, zamień na chwilę bajkową nas postać. Kręć się teatrze wokół naszych spotkań, zamień na chwilę.